1718 roku wieś kupili bracia Karol Chrystian i młodszy Joachim Wacław von Kospot. Ich ojciec Just przybył na ziemię oleśnicką w 1647 roku i zrobił szybką karierę na dworze książąt wintembersko-oleśnickich, zapewniając swoim synom i córce dobry start w dalszym życiu. Obaj bracia uzyskali w 1711 roku tytuły hrabiów od króla polskiego i elektora saskiego Augusta II. Między innymi za to, że młodszy brat Joachim Wacław z grupą oficerów porwali w 1704 roku królewicza Jakuba Sobieskiego. Zapewne zmieniono tym samym historię Polski. Karol Chrystian był tajnym radcą i dworzaninem Augusta II. A Joachim Wacław polsko-saksońskim generałem lejtnantem kawalerii. Wielokrotnie odbywali podróże zagraniczne w sprawach wagi państwowej. Zapewne bywali w Warszawie. Joachim Wacław zasłużył się dla Oleśnicy, bowiem zapisał w testamencie 1727 roku 150 tysięcy florenów na utrzymanie po 6 uczniów ze stanu szlacheckiego i spoza szlachty przez 4-letni okres nauki w znanym oleśnickim gimnazjum Illustre. Wykonawcą testamentu został krótko jego brat, a potem ich 20-letnia kuzynka. Obaj bracia współpracowali również z księciem oleśnickim Karolem Fryderykiem. Obaj bracia doprowadzili do rozkwitu majątku Brzezinka i podjęli w 1725 roku decyzję o budowie tam swojej siedziby pałacu, który miał być jednym z największych wspaniałych dzieł śląskiego baroku w księstwie oleśnickim. Założenie ogrodowe wzorcowane było na wzorcach francuskich pomiędzy dziedzińcem a ogrodem, charakteryzujący się ścisłą osią symetrii i wielką skalą. Niestety zmarli nie widząc zakończenia budowy. Karol Chrystian w 1729 roku, Joachim Wacław w 1727 roku. Spadkobierczynią majątku została w 1729 roku ich 20-letnia kuzynka Anna Sophie Christine von Erbach, żona hrabiego von Malcana, właściciela Milicza. Ona, przeprowadzając się z Wrocławia do Brzezinki, zabrała ze sobą kolekcję drzew cytrusowych i krzewów ze swojego wspaniałego ogrodu. Być może one stanowiły podstawę rozwoju ogrodu pałacowego, urządzonego z tyłu pałacu. Budowę pałacu ukończyła w latach 1729-1751. W pałacu najbardziej reprezentacyjnymi komnatami była sala balowa o wysokości 10 metrów na pierwszym piętrze i sala myśliwska na parterze. Po śmierci pierwszego męża w 1728 roku wyszła ponownie za mąż w 1737 roku za hrabiego Baltazara von Promnica z Iłowy. A po jego śmierci w 1744 roku wyszła w 1751 za hrabiego Friedricha Augusta von Kospot. Zmarła w Iłowej w 1759 roku, mając 50 lat. Mąż mieszkał po śmierci żony w Iłowej. Zmarł bezdzietnie w 1782 roku. Brzezinka przeszła do rąk jego bratanka i należała do Kospotów do 1945 roku. Pochówki Kospotów znajdowały się w krypcie kościoła, leżącego obok pałacu i odbudowanego staraniem właścicieli. Kościół ten miał być mauzoleum rodziny von Kospot. Plany pałacu i założenia ogrodowego sporządził Johann Blasius Peitner, wybitny śląski architekt początku XVIII wieku, pochodzący z Karyntii. Nadworny architekt biskupa wrocławskiego, Franciszka Ludwika, między innymi budowniczy Uniwersytetu Wrocławskiego. Budową pałacu kierował mistrz budowlany Filler. Bogate wyposażenie wewnętrzne rzeźbił Johann Albrecht Siegwitz. Prace kamieniarskie wykonał Johann Adam Karinger, znany z wykonania fontanny Neptuna na Nowym Targu we Wrocławiu.
Prace sztukatorskie wykonali włoscy artyści Taroni oraz Brentan. Malarzem był Johann Franz de Backer, Flandryjczyk, który wykonał wiele obrazów wiszących w pałacu. Szczególnie warte wspomnienia są liczne płótna o tematyce mitologicznej i alegorycznej, zdobiące salę balową, które jeszcze wisiały w pałacu w 1949 roku. Kospotowie zebrali dużą kolekcję dzieł sztuki, w tym przynajmniej dwa płótna Pietera Paula Rubensa i przypisywany Rembrandtowi portret. Mieszkający w rezydencji w 1828 roku podporucznik, późniejszy feldmarszałek Helmut von Moltke, podkochujący się w córce właściciela i wykonujący wówczas mapy okolic, wspomina, że widział dzieła Tycjana i Van Dyka. Duża część tej kolekcji trafiła w 1926 w depozyt do Muzeum Wrocławskiego. Wyposażanie pałacu i tworzenie ogrodu trwało aż do 1751 roku. Kubatura pałacu 10 300 m2. Powierzchnia użytkowa 1300 m2. Powierzchnia zabudowy 716 m2. Ilość pomieszczeń 47. Powierzchnia terenu 10,5 hektara. Szczególną wartość posiadały wnętrza pałacu, bogato dekorowane stukami, polichromią i malowidłami. Pałac posiadał ogrzewanie powietrzne poprzez kanały umieszczone w filarach ścian. Pałac po wojnie podzielił los innych bezpańskich pałaców. Opuszczony niszczał. Wszystko, co dało się wynieść, zniknęło. Dobrze zachował się herb hrabiowski von Kospot i inne wewnątrz pałacu. Jeszcze przed II wojną światową Kospotowie oddali do Wrocławskiego Muzeum część obrazów na przechowanie. Prawdopodobnie i po wojnie część wyposażenia mogła trafić do muzeum. Najbardziej znany jest los rzeźb z parku. W 1949 roku na polecenie konserwatora wojewódzkiego do majątku udał się Tadeusz Zeleny, wojewódzki referent muzeum. Napisał potem: w obszernym, zaniedbanym dziś parku pałacowym, otoczonym ogrodzeniem z kilkoma bramami, dekorowanym gdzieniegdzie kamiennymi kwiatonami barokowymi, ustawione są 23 posągi kamienne i 14 dekoracyjnych wazonów. Rzeźby przedstawiały greckich i rzymskich bogów. Twierdzi, że były one dłuta Johanna Albrechta Zygwica i jego pomocników. W 1950 roku do Wilanowa przewieziono 22 posągi. Jeden trafił do innej kolekcji. Ustawione zostały nad brzegiem jeziora i na tarasach. Stoją tam do dziś. Wazy, 7 sztuk, trafiły także do Warszawy, na osiedle szwoleżerów. W 1957 roku rozpoczęto remont zabezpieczający pałacu. Wycięto zagrzybione belki stropowe, uzupełniono konstrukcję dachu, pokryto dach papą i blachą. Otwory wejściowe i okienne zamurowano. Roboty te prowadziła brygada robót konserwatorskich przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. W latach 1960-61 pracownia konserwacji dzieł sztuki przy PKZ z Warszawy przejęła i zabezpieczyła 3 plafony malowane na płótnie. Plafony zdublowano, wzmocniono warstwą malarską i całość zakonserwowano. W 1967 planowano pałac adaptować na archiwum i dom pracy terenowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano już projekt wstępny. Zaplanowano jedynie rekonstrukcję sali balowej i myśliwskiej z przeznaczeniem na sale wystawowe. Z uwagi na ponowną dewastację obiektu pracę przeprowadzono jeszcze raz w 1973 roku. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wrocławski oddział PKZ ponownie uzupełnił pokrycie dachu blachą i papą oraz zamurował otwory okienne i drzwiowe. Pomysły co do zagospodarowania pałacu były bardzo różne. Miał być domem wczasowym, domem dziecka, domem rencisty, a nawet chciano go rozebrać. W
1991 roku gmina Oleśnica nabyła prawo do pałacu. Wartość oceniono na 1,5 miliarda złotych. Wtedy dopiero pałac można było sprzedać. Jednak była to cena zaporowa. W 1992 roku pałac sprzedano kierowcy rajdowemu, Juliuszowi Sytemu. To były podobno kierowca wyścigowy, przebywający przez około 20 lat w Wielkiej Brytanii. Zaczął zabezpieczać i remontować pałac. Zamierzał odzyskać rzeźby z Wilanowa. Nawiązał kontakt z rodziną Kospotów, od których uzyskał wiele zdjęć pałacu. Ale jak się wydaje, szybciej następowała dalsza nieunikniona dewastacja niż odtwarzanie. Ponadto naprzeciw głównego wejścia wybudowano jakieś silosy, widok na który nie będzie zbyt miły z okien pałacu. Z okolic fermy hodowlanej rozchodziła się nieprzyjemna woń przy wiatrach wiejących z tamtego kierunku. Inne zabytkowe pobliskie zabudowania folwarku od ostatnich zdjęć z 1967 roku uległy dalszemu zniszczeniu. Zawalił się dach. Juliusz Syty, zniechęcony kłopotami, sprzedał pałac grupie kapitałowej Gant Development, podobno za 4 miliony, która posiadała większe możliwości ekonomiczne i techniczne na zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją, a może nawet go odbudować. Wkrótce okazało się, że Gant ma kłopoty finansowe i przestał interesować się pałacem, który stawał się powoli ruiną. Do następnego.